Siemano, cześć, witam. Kolejna seryjka, ostatnia z NES-a, seryjka z Megamena. Dzisiaj witamy się przy okazji Megamena 6. Wstęp fabularny teraz odpaliłem wam tym razem na początek, żebyście się sobie z nim zapoznali. Ja już miałem ochotę go tym razem przeczytać, więc to wcześniej zrobiłem. Zrobiłem to i... szczerze? To dziwne. Daje mi to trochę Dragon Ballem, tam gdzie był Majin Buu, tak to się nazywało, tak? Bo tam chyba na początku był turniej jakby, potem to wszystko się rozwinęło po turnieju. Ale w każdym razie byłem zaskoczony, że ta fabuła się kręci w taki sposób. To, co już zauważyłem, to to, że ten wstęp fabularny w szóstce wydaje mi się jest mniej kolorowy niż ten i mniej zanimowany może nawet niż w piątce. Trochę było mi smutno, przyznam, ale zobaczymy, jak będą wyglądały levele, bo to gierka z NES-a. Pamiętajmy, jeśli o NES-a chodzi, w moim odczuciu najważniejsze zawsze będzie gameplay, oczywiście z jakąś dozą istotności, jeśli chodzi o grafikę, ale przede wszystkim dla mnie muzykę, którą z NES-a te 8-bitowe kawałki uwielbiam. Przejdźmy w takim razie... Dobra, już uspokoiłeś się? Do giergi. No i to, jesteśmy sobie w ekranie wyboru postaci. Trochę mnie bawią. Fajnie, że jest lekki powrót tutaj do takich bardziej standardowych bossów, tak jak Windman, Flameman, Blizzardman, powiedzmy Plantman, gdzieś tam nawiązujących bezpośrednio do tych swoich żywiołów. Oczywiście musi się to wiązać też z tym, że jest kilka odklejonych. Na przykład jeszcze, nie wiem, Centaur czy Nightman to są rzeczy, które mogę sobie wyobrazić, ale Yamato-man? Czemu to nie jest Samurai-man, tylko Yamato-man? Albo, nie wiem, ten... Shogun-man. Nie wiem, bo Yamato to jest w Japonii, więc to jakby... Nie Shogun. Tomahawk-man? No dobra. W każdym razie, standardowo, ja zawsze to mówię na początku, ja wiem, których bossów mam pokonać i w jakiej kolejności mam ich pokonać właściwie. Natomiast oczywiście każdego będę próbował pokonać normalnie jakimś megabusterem, a potem zobaczymy, czy jak sobie radzi ta broń, którą użyć na bossa trzeba. Tym razem zaczynamy od Flamemana, co jest całkiem ciekawe. Zobaczymy, jak Flameman jak sobie poradzimy z planszą Flamemana. Tam taki macha. Siema, gościuwa. O, Ksedik, siema. Siema. Matko, co to jest za muzyka? To jest muzyka z Mega Man. O, dziękuję. Dziękuję. To pomogło. Jakie dziwne dźwięki. W ogóle mam wrażenie, jakbym znowu grał. Nawet jeśli muzyka teraz się zrobiła żywsza, to jakoś... Tak... dziwnie. Dobra, czy mamy standardowo naszego pieska na dzień dobry? Life, Megabuster... Nie mam pieska? O, nie mam pieska. Muszę jakoś się przełączyć sprytnie. Nie mam za dużo przycisków, żeby się przełączać, więc chyba nie. Dobra, nie mam pieska, to nie mam. Dlaczego wrzuciłeś film 5 minut? Wiesz, to dlatego, że filmy wchodzą daily. Będziesz musiał sobie obejrzeć po prostu z opóźnieniem. Mógłbym go niby wrzucić później, jako że dzisiaj streamuję, no ale jakbym go wrzucił o 23, to ludzie spoza streama znowu by nie obejrzeli. Więc już lepiej niech oglądają. I no ta muzyka jest zupełnie jak nie z Mega Mana, nie wiem. W sensie jakoś tak mam... Aha, oni to podpalają, a ja tego ani razu nie widziałem. Okej. Okay. Tu jest coś lepszego. 32% Poltergeist. To co ja ci poradzę, Ksadzi? Współczuję. No strzel. No ty gadzie. Czy ci amunicji zabrakło? O! Ty gadzie, ja w ogóle nie zauważyłem, co strzelasz. W ogóle nie mogę cię trafić? O! Okej. On jest za mocny, po prostu muszę go odbić. To w sumie całkiem sprytne pokazanie, dlaczego akurat Megabuster mu coś robi naładowany.
Sztos. Ło! A! Ale fajnie. Nie no, mega pomyślane. Podoba mi się. Jeszcze raz. Dobra, helikopter w ogniu. Czemu ty jedziesz, pojechałeś w złą stronę? Co ja ci takiego zrobiłem? Ojej, nie naładowałem na maksa. No na razie jestem bardzo zdziwiony muzyką. Nie wiem czy zawiedziony, bo muzyka jest bardzo bogata w dźwięki. Ale jest dziwna. Jakby kojarzy mi się trochę z inną grą, ale nie wiem dokładnie, nie jestem w stanie pokazać palcem. Ale zupełnie nie megamanowa. Megamanowa muzyka to mi się kojarzy w ogóle bardziej... Tak jakby zrobić muzykę, w sensie dźwięki z Sega Genesis na NES-ie. A tutaj to jest... Wow. Trochę się czuję jak w Buble Boble, przyznam. O, w jakiejś takiej bardziej bajkowej grze. Nieraz cię zaskoczy. No to znaczy, w sumie mam nadzieję. Już dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że... Czy ja go zatrzymałem? Aha, nice. Że ci goście latający podpalają olej. Fajnie. Ta muzyka jest 8-bitowa, tyle wiem, pozdrawiam. Spokojnie, żeby wiedzieć więcej, to musiałbyś wiedzieć na przykład, kto ją produkował. A nawet ja tego nie wiem. Znaczy nawet ja. Ja niewiele wiem. Oj, fuck. Muszę iść tam? Chwila, moment. A jak mam? A, od początku mogłem tu wskoczyć. Ech, fajnie. Zawsze powtarzałem w Mega Manie, że najważniejsze to nie bać się stracić HP. Uważam, że to jest bardzo ważne w Mega Manie, żeby nie bać się stracić HP. Gierki, które oferują pasek życia, oferują go nie bez przyczyny, tak uważam. Dlatego ja to absolutnie nie staram się robić jakiegoś no-hita, nie? Absolutnie. Myślałem, że jak się przełączę na Mega Buster, to mi odda HP, bo było, wyglądało jakby było pełne. No i pierwszy bossik, lecimy. Podaj Miami. W ogóle ten boss przypomina mi bardzo... Ach, miałem ślizg zrobić. Takie dziwnie opóźnione to było. Ebra, oh fuck. Chyba zginę, ale to nic. Czyli dobra, jest pierwszy, jest blisko, drugi jest daleko, czy to się będzie zmieniało? Wczoraj gram w Hotline Miami. A, chciałem powiedzieć, że on mi przypomina atakami tego bossa. On był Fireman po prostu? Pierwszego Megamana. Też stawiał takie wieże, tylko one chyba były bardziej randomowe. No myślałem, że wiem gdzie stać. Nie mogę zginąć. Gin! Nie! Nie! Gin! Błagam! Błagam, gin! Jezu! Już na dzień dobry? Jeez. Ta, Hitman! Tak, Hitman. No, no, no. Wziąłem lody z zamrażarki. O nie! Ta animacja! Grubo. Flame Blast and Rush Power Adapter. Power Adapter. O nie, chcę zobaczyć tą moc Rusha, mogę? Ale fajnie animowane. Jak w tych nowych grach, gdzie jak wykupujesz nową zdolność, to często jest pokazane filmowo, jak ona wygląda, jak powinno się jej używać. O, mogę sobie powtórzyć dany poziom? Ciekawe.
Dobra, no myślę, że nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, w którą stronę idziemy po pokonaniu Flamemana. Znaczy, może trochę, bo mamy tutaj Blizzardmana i Plantmana. Obaj wydają się dość kiepscy w radzeniu sobie z ogniem. Natomiast w tym wypadku idziemy na Blizzardmana. Idziemy roztopić pana bałwanka. Classic. Odpalam Manhunta. Miłej gierki. Dobra, co ty robisz? Okej, mogłem się tego spodziewać. I Smena 25, siemano! No właśnie, mamy Rush Adaptor, zobaczmy co robi Rush Adaptor. O. Co? Ej! To jest broń? Łooo, to jest broń! Nie wiem, co ona dokładnie robi, bo wygląda, jakby była po prostu innym Megabusterem. Ale... Dobra. Powiem to... wprost. Dlaczego zabraliście mi pieska? Oddawać mojego psa. Rush był super. Proszę mi oddać Rusha. Nie jest przeszkoda? Tylko raz, bo pierwszy raz jestem. Tolerujesz podpowiedzi? Raczej nie przepadam. Raczej nie przepadam za podpowiedziami. Staram się radzić sobie tutaj mocno sam. Szczególnie biorąc pod uwagę, że i tak znam kolejność tych bossów, więc raczej podpowiedzi mi tutaj nie odpowiadają za bardzo. Są takie rzeczy, o które nawet pytam. Zdarzyło mi się, chociażby jeśli chodzi o sekrety, bo ktoś mi podsunął informację, na przykład grając w piątkę, żebym koniecznie zbierał te literki, które tam były. To z tego sobie skorzystałem. Natomiast jeśli to są podpowiedzi na przykład, nie wiem, o to jakiej broni używać na ostatniego bossa, to też, o nie, tam było coś do rozbicia, tam nie wrócę. To raczej staram się z takich rzeczy nie korzystać. Nawet jak daję radę, to ich po prostu nie czytam. Bo staram się ograć trochę tak, jakbym miał taki pierwszy experience z tą grą, powiedzmy. Nie do końca pierwszy, bo wiem, jak, w jakiej kolejności pokonywać bossów. Ale to jest coś, jak grałem w Mega Mana 1 i 2, to były takie informacje, które się wyciągało znowu od kolegów, także uważam, że są to informacje raczej dostępne. A, czyli tym razem u Toma Hawkmana. Już mi Yahoo podrzucił informację, że w czwórce przegapiłem jakiś istotny przedmiot. Właśnie dzisiaj też mam tragiczny dzień, powiem wam, że aż sobie kawę zrobiłem, mimo tego, że nigdy nie piję wieczorem kawy, to wziąłem sobie kawę, zrobiłem. To jest... Może Megabusterem po prostu? Nie? No to ewidentnie służy do tego, żeby to rozwalić. O! Czemu wcześniej się nie udało, a teraz się udało? Nie będę pytał. A, i w tym nie mam ślizgu. Uła, to boli. Wire Adaptor, dokładnie tak. W czwórce nie udało mi się dorwać tego Wire Adaptora i potem... W każdym odcinku Yahoo pisał mi komentarz, tu by ci się przydał Wire Adaptor. O, wow. Dobra. Ej, mam jakieś... Nie są opóźnienia w inputcie. Jakby czasem mój przycisk do skoku nie działa. Ciekawe. Kabel, który przyczepiasz do sufitu u Davemana. Tak, ja sobie potem sprawdziłem, co on dokładnie robi. Ten adapter. Natomiast... No tak jak mówię, no w trakcie serii nie udało mi się go dorwać.
i potem zostało mi powiedziane, że mogłem go mieć. Jednak Cassie? Dzięki, tata. Jednak fajnie z ciebie gość. Antonia, tam są kolce. Ech, po co mi ten Flame Man, skoro go nie używam? Ile mam żyć? 3, dobra. Nieważne. Oni mnie ostrzegli, że na pewno będą elementy, które utoną tak, że będą niebezpieczeństwem. A ja i tak się wpierdzieliłem prosto w kolce. Świetnie. Dobry początek. Jak zwykle dobry początek serii. Najbardziej przygotowany streamer. O nie, to ty. Pawciu, ja musisz się zdecydować. Albo mnie lubisz, albo mnie nie lubisz. O! Nie mogę się ślizgać, nie ma, mając to zamontowane. Za ciężki kostium. Najlepszy przedmiot to Energy Balancer, który uzupełnia energię w broniach, nawet jakich nie używasz. Czyli ta część naprawdę mnie zaskoczy nieraz. Chociaż jak mówiłem o braku podpowiedzi, choć no, są rzeczy, których i tak bym się dowiedział, ale... Small Brain, siemano. Siemano, pierwsza wiadomość, nice. Tyle, że on jest ukryty. Nie dość, że jest ukryty, na pewno go nie znajdę, więc... Zastanawiam się, czy tutaj czegoś nie ma. Chociaż to nie jest pęknięte, więc nie powinno tu nic być. Aha, to rozumiem, że muszę teraz wyjść i wejść. Spoko. To miło z twojej strony, Bombo. You can just walk over it. Jak... O, nie. Pani Meduzo. Zły z panią... Nie Meduzo, właściwie tylko Marnico. Bardzo kiepsko poradziłem poprzednio. Mam nadzieję, że już w miarę rozumiem, jak sobie poradzić. Tak, I got the idea. Nice. Są dość... Aha, bo ja nie mogę tu zejść, bo zginę. Okej. Okay. Muszę to wcisnąć. Dać temu wybuchnąć. Teraz wcisnąć to. Tam też najlepiej dać wybuchnąć. I teraz wejść, dobra. Nic. No i dobra. Lećmy, zobaczmy, co tutaj się zadzieje. Mamy teraz przeciwnika, którym będzie Blizzard Man. Świetnie. Już się cieszę. Będzie na mnie szarżował na tych nartach. A, nie na nartach. Uff. Okej. Muszę złapać jako... Powinienem się odsuwać stąd. Jak najdalej. To jak on się zmieni znowu w kule... To ja nie uniknę. Nice. Zaraz wyjdzie na to, że go pokonam normalnie atakiem. Megabusterem. Dobra. Nie mogę tego aż tak zrobić. Chociaż trochę muszę mu kazać płonąć. Płoń! Panie bałwanie, strzałunia. Ej, to strasznie łatwy boss. Bardzo ograniczony miał ataki i te ataki nie były jakieś trudne do uniknięcia, więc łatwy boss. Ech, jakby skończyłem Geometry Dash w wersji 1.9. Co znaczy skończyłem? No mi tak, zauważyłem, że lubisz Castlevania. To mam coś ciekawego dla ciebie. Tak, lubię Castlevania, owszem. A no, Castlevania też ogrywaliśmy. Z Castlevanią wcześniej miałem do czynienia też i to były Castlevania 1, 2 i 3. A wszystkie, które później ogrywałem, były dla mnie nowe, więc też fajna przygoda. No i dobra, mamy Blizzarda, widzieliście, jak ta broń będzie działała. Zatem z tak zwanym... jak się nazywa ta broń? Było napisane, jak się nazywa ta broń. Czekajcie, ja sobie... Z Blizzard atakiem lecimy na Plantmana. Zastanawiałem się, dlaczego Flameman ma pokonywać Blizzardmana, ale to może dlatego, że w sumie Blizzard też sobie świetnie radzi z roślinkami. Uwierzcie mi, w mroźne zimy bardzo ciężko się utrzymuje ogródek. Wiem, posiadam. Nie lubię. O, jak spadnie trochę mrozu. Jak osiądzie mróz na ziemi, to jest dramat. Dramat.
Fajne jest to, że tutaj jest bardzo dokładnie podane te różne parametry tych robotów, ich waga, wzrost i takie tam. To jest pierdoła, która do niczego nie służy, ale jest bardzo charakterystyczna, jak są jakiekolwiek chociażby też filmy czy przedstawienia, jak robot analizuje inne roboty, gdzie masz ten, tą narzutkę często czerwoną, jak chociażby w Robocopie, nie wiem czy w Terminatorze też było na czerwono, z tymi różnymi liczbami, standardowe w starych rzeczach. No tutaj znowu mi się kojarzy level Woodmana, to był chyba Woodman, tak? Z Mega Mana 2. Dużo tutaj takich rzeczy, które od razu gdzieś tam rzucają mi się w oczy jako... Na pewno nie plagiat, bo to jest trochę inny level, ale jakby inspiracja, tak jakby trochę powrót do korzeni. Zastanawiam się, czy ci panowie nie są jakąś ewolucją. Kurde. Ziomeczków, których widzieliśmy już wcześniej może. Zawsze mam problem z tymi niskimi przeciwnikami. Dobra, to jest rozpadnięte, więc strzelam, że mogę użyć ciebie. Właśnie, ja sobie sprawdzę, jak działa ten Blizzard dokładnie. Okej, on strzela tak, nie można nim zmienić kierunku strzału, widzę, z prądku. Będę starał rozglądać, bo patrząc po poprzednich częściach, rzeczywiście powinienem... Od tego pana też kojarzymy. W poprzedniej części on działał trochę inaczej, to prawda, ale rozglądać za tymi pomieszczeniami dodatkowymi. Dobra, zobaczmy jak tu się... Chwila, bo ja właśnie... Czy ja właśnie wróciłem? Ja poszedłem z powrotem, prawda? Tak. Czy nie? Nie, dobrze. Poszedłem z powrotem, głupi jestem. Nieważne. Lecimy jeszcze raz. Ciekawy live. Dziękuję. Zazwyczaj jak ktoś pisze coś takiego na czacie, to znaczy, że nie miał za bardzo co ze sobą zrobić, więc to jest przeważnie sarkazm, ale dziękuję. Wolę przyjąć jako komplement. Nie mam jeszcze przyzwyczajenia, ile hitów oni przyjmują. Dobra, mogę ich przeskoczyć. O, siema. Serio, ze wszystkich rzeczy, jakie mogłeś mi dać, dałeś mi to. Mogę go odsuwać? Tak, trzeba go odsuwać pewnie. Tu lepiej strzelać kilkukrotnie, żeby... Bo on nie podszedł za blisko, bo jak podejdzie za blisko... Będzie koniec właśnie, z unikaniem tego ataku. Tak. O! Uff, zginął. Small brain, co? Co robisz, jak nie grasz w gdy? Czy ja mogę na ciebie wejść? Nie, myślałem, że może są jak te, bo były już skoczki też w którymś Mega Manie, już nie pamiętam. Na których się dało wchodzić. Trochę chyba zginę, jak tutaj wejdę na to, co? Aha, to ma dużo sensu w sumie. Och, i to są trampoliny jak w Mario. Świetnie. Przyznam szczerze, żebym się głupio wywalił. W sensie bałem się głupio wywalić, dlatego że nie miałem HP, żeby stestować, czy to mnie zabije, czy nie. Dobra, dawaj mnie pieska. Naprawdę powinna być jakaś opcja, żeby się szybciej przełączać pomiędzy tymi trybami. Power Mega Man! Nie wiem, czy obejrzałem wcześniej, bo... Nie, no co ja zrobiłem? Przecież chciałem sobie... Dobra. Nieważne. To ja nie dam rady? Fanowskie gry Mega Man Unlimited. Chyba zginę. Zginąłem. Ej.
Jednak wcześniej to zrobiłem lepiej, trzymając go na dystans. Miałem okazję nawet sprawdzić, w sensie nie grać, a po prostu sprawdzić, o co chodzi. Natomiast Unlimited tylko słyszałem z nazwy, zdaje się z komentarzy pod filmem którymś. Albo na streamie, może mi ktoś podrzucił, nie pamiętam. O. No a jeszcze kawałek tych oficjalnych jest, w sensie no... Oczywiście ten Mega Man. Przecież wiedziałem co, że... Wiedziałem co się stanie jak wpadnę w to. Powinienem najpierw wstawić. Nie, za bardzo się spieszę. No, naprawdę jest długa przygoda, żeby to wszystko tam domknąć. Tak się spodziewałem, że dostanę w łeb. Strzelę jeszcze raz. Dzięki. Rozumiem, że jak w to strzelę, to się otwiera. Widzę, że nie ma też tendencji do zamykania się, więc może... O, tam. Fajnie to jest zrobione. To wszystko jest robotyczne, więc te... Logiczne jest, że te kwiaty też są robotyczne. Ale tu jest lepiej zrobione skakanie niż w Mario. Po tych trampolinach. Bo wystarczy, że trzymam przycisk i to działa. Absolutnie na plus. Serio? Kto to wymyślił, jest totalnym złolem, naprawdę. What? Naprawdę więcej? O, dobra. Jump. Dobra, 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 żyję. Głęboki wdech. Lubię kiedy wpisać, bo geometria zawsze więcej liter ma. Najtrudniejsze megameny to 7 i 8. A ktoś mi sugerował, że 11 chyba? Więc widzisz, ile ludzi dla opinii. Dobra, pytanie, czy mam życie, żeby na nim stracić? Mam, dobra. Czyli mogę się pobawić z nim najpierw. No i podobnie jak Woodman też ma tarczę. No. Ciekawe podobieństwo. Ale działa bardziej jak Skullman niż jak Woodman. Tak. I pewnie też ma ten feature, że się nie rusza, jeśli ja się nie ruszę. No dobra. Jeśli działa jak Skullman, który był najbardziej denerwującym bossem w swoim Mega Manie, to jednak pozwolę sobie od razu włączyć Blizzard Attack i po prostu go dojechać. Niech cię zima dojedzie. O! Tak muszę robić uniki, na dobrą sprawę. Tak się odbił. Zabije mnie. No czemuś nie strzelasz? A, amunicji nie mam. Głupio się pytam. Serio? I tanka już w tamtym etapie? Dobra, no jednego. Jednego! Tak jak... A no dziabnę sobie jednego. Jednego tylko tego chipsa z paczki. To... Jednego to chyba można, nie? Się nie stanie. Nagle sobie zacząłem lepiej radzić. Mam więcej życia. Ale chyba bym zginął, gdybym... Od tego ostatniego ataku, nie? Gdybym go nie... Nie dziabnął. Freezeman z siódemki tak się zachowuje jak z Skullman. Okej. No ale nie uważasz, że te ataki tutaj są praktycznie identyczne? Jak z Skullmana? I shield, i... Co prawda on chyba shieldem nie rzucał, czy rzucał? Nie pamiętam. Wygląda w ogóle jak kryształki, a nie jak ja to strzelam, że to są te. No, płatki kwitnącej wiśni. O, dziękuję. Tego potrzebowałem. No i dobrze. W każdym razie pokonaliśmy człowieka kwiatka. Jak dobrze wiadomo... nie wiem czemu. W sensie, bo generalnie mamy teraz
broń pana Kwiatka. Pana Kwiatka, czyli plan barierę, z którą musimy iść na Tomahawkmana. A dlaczego? Nie wiem. Kosą się ścina kwiatki, raczej nie na odwrót. Nie wiem. Nie wiem. Senbon Zakura Kageyoshi. Odpalamy Bankai. Shire. Senbon Zakura Kageyoshi. Ta plansza mi trochę przypomina... Też był taki level, nie wiem czy w dwójce, może w dwójce? Albo trochę jak level Gutsmana może w jedynce? A, to Dziki Zachód, okej. Okay. O, mam nowy ten. Jet? Czy teraz... No ale chociaż tutaj dajcie mi deskorolkę. Nie! Odebrali mi pieska ze wszystkiego! O, ale okej. Okay. Dużym plusem widzę jest tutaj to, że one się faktycznie automatycznie ładują, że nie mam skończonej jakby amunicji do końca do tego. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że będę musiał zrestartować cały poziom, bo mi braknie ammo, albo co gorsza siedzieć i farmić. Spoko, podoba mi się. Podoba mi się. Dobra, w każdym razie potrzebuję powa. Gutsman Hardman. No właśnie, dobrze, czyli kojarzę generalnie okej. Okay. Falcon Punch! Dzisiaj będzie to nas kojarzyć, bo jak widać mam wenę. A ten atak to mi przypomina trochę... Ta gra się nazywała Street Fighter 2010. Jeśli się nie tak. Hadouken! Hadouken! Jak grając Normal Man w GD, to wygląda jak Mega Man. Wiesz co, widziałem tę mapę. W sensie rzuciłem sobie na nią okiem, bo będę chciał ją dzisiaj ograć, wiecie? Drakons gz. Czy ty jesteś tym samym Drakonsem, który jest ostatnim moim followersem? Siema. Spoko, spoko. Bo widzę, że pierwsza wiadomość na czacie. Chyba, że to jakieś inne twoje konto, którego literówki nie zauważyłem. Ja musiałem zmienić konto, no właśnie. Bo się dziwiłem, bo na pewno cię dobrze kojarzę. Tylko... Uwielbiam, ja powtarzam to od któregoś Mega Mana z rzędu. Uwielbiam te wykorzystanie tego konkretnego przeciwnika w różny sposób. To jest tak wspaniałe. Jak oni w taki kreatywny sposób go wykorzystują, żeby gdzieś tam ubarwić trochę te kolejne poziomy, kolejne gry z serii. Chociażby dając im te trąbki do oddychania, jakieś czołgi albo latające pojazdy. A tutaj ten taki, ten odwrócony przodem, albo ten patrzący z podełba. Fajnie. A ja mam to zabić. Oj. Aha, tu muszę trafiać, dobra. To ma sens. No mega mnie bawią przede wszystkim. Są super urocze i mega fajnie wykorzystane, żeby uśmiesznić trochę pewne momenty tej gry. On się pojawi jeszcze raz, nie? Dobra, trzeba załadować od razu na następny. Ja dzisiaj w nocy opublikowałem poziom dla ciebie do ogrania. O, mega dzięki, babciu. Widziałem w ogóle, jak aktywnie na Discordzie pracowaliście, żeby jakiś poziom powstał. Zresztą chyba robicie też jakiś w kolabie, jeśli mnie pamięć nie myli, nie? Fajowa sprawa. Mega, mega czekam na ten stream. Nie wiem, czy dziś, czy jutro się okaże, że będziemy to ogrywać. Zależy, jak długo będę grał w Normalmana. A ta sceneria? Z czym mi się kojarzy? Że może z niczym konkretnym, bo to jest w sumie taka typowa sceneria trochę, nie? To jest taka sceneria na zasadzie to zachodzące słońce w 8-bicie. Chociaż może z jakimś takim klimatem, gdzie jakiś pojazd, jakiś taki Cadillac jechałby w stronę tego zachodzącego słońca. Jakieś takie Las Vegas vibe trochę. Nie to. Chcę tu wejść. Dobra, mam strzelanie, normalnie mam. Dobra,
dobra. No i zadra... Ooo! Doleciałem. Nie wiedziałem, gdzie lecę, ale doleciałem. Nice. Dobra, spaść na E-Tank. Teraz czy potrzebuję coś doładować? W sumie nie bardzo. Well... Plan B, tak jak plan B. W sensie wiem, że... Wiem, że to pewnie nie o to chodzi, ale... Witaj z powrotem, Ksedzi. Wejście tam było błędem. Dobre pytanie. Nie lubię tego pana. Nie lubiłem go już wcześniej. Jak był bardziej kolorowy i wymagający. O, to będzie trudniejsze. Czy w sumie... O, dobra. To nie było takie trudne. Rozglądam się za jakimiś pęknięciami albo, nie wiem, dziurami w ścianie czy coś. Jak wspominałem, nie szukałem informacji o jakichś ukrytych pokojach. O. Dobra, co zrobić? Aha, tam jest to jakiś pokój, który fajnie było odwiedzić. I w lewo zresztą też. Ciekawe. Nawet nie wiem, jak tu przylecieć. Czy może... Dobra, zacznijmy od tego, że podbędę się tego przeciwnika, Flamen. Dobra. Jet. Okej. Okay. Udało się. Działa, działa. No. O ty... Ale bym wpadł teraz. No bo to strach, kurde, że zginę. Dobra, zobaczmy, co będzie w prawo. Tam też, kurczę, jest coś do otwarcia. No niesamowite, ile to jest przejść dodatkowych. Za 6 minut skończy mi się przerwa, bo do 20 pracuję. A to fajnie w ogóle, że wpadłeś na streama w ramach tego. Czy to jest walka z bossem w nie tym pomieszczeniu, o której mówiłeś? Jedna z walk z bossem w taki sposób? Ciekawy sposób zdobywania literek do bit. A czyli będę miał to bicika. Może bicik chociaż nie zostanie mi odebrany w perfidny sposób, zmieniając go w zbroję? Odebrali mi RJ-a. To znaczy, Rasha. A. Okay. Generalnie przy... Wszystko to powinienem dać radę uniknąć, daszując się, nie? Kurde, zginę. Zgin! O, nice, dorwałem go. Już ważnej rzeczy nie zdobyłeś. No jachu, jak możesz mi mówić takie rzeczy? Gdzie? Czego? Czemu? Znaczy, no możesz mi mówić takie rzeczy. Ale tak to przynajmniej bym się nie poznał na tym. Silver tea and BB parts. A, B parts, okej. Okay. Spoko. W sumie zróbmy to. Ej. To było w innych kolorach. To było w innych kolorach. To było w innych kolorach, nie?